Co ty robisz? No? Wyginam śmiało ciało. No to nie możesz wyginać, tylko nie jak jesteś w pracy, no. Wczoraj miałeś wolne, co mogłeś wyginać, no. A dzisiaj jesteś w pracy, masz się zachować normalnie. A swoją drogą, co tam wczoraj porabiałeś? A, w kinie byłem. Na czym? Na filmie. No ale Szuba, no możesz coś więcej powiedzieć, no co? Stary, czego się dowiedziałem? Ale czego, no? Miazga. Ale co? Miazga. Ale co? Popcorn jest z kukurydzy. Szuba, no, a z czego ma być popcorn, no? Z popcornu. No, a Szuba, kiełbasa jest z czego? Z grilla. Z grilla. Ale przede wszystkim, o co ja cię prosiłem, no można wyglądać ładnie, no. Jaki jest dzisiaj dzień? No jaki jest dzisiaj dzień? No Sylwester, no. No. Jak Sylwester? No Sylwester, no. Przecież Sylwester był w zeszłym roku. Jezus Maria, no nieważne, miałeś się ubrać sylwestrowo, tak? No, poczekaj, mam przygotować. Miałeś się ubrać sylwestrowo i... Co to jest? Tak na spokojnie, wytłumacz mi, co to jest, no? Kompletny strój sylwestrowy. To jest twoim zdaniem kompletny strój sylwestrowy, tak? Tak, na opakowaniu pisało, że bez tego żaden strój sylwestrowy nie będzie kompletny. Dobra, nieważne, nie będę się wdawał w tę dyskusję. Jak tam w klubie? Coś się dzieje? Nudy, nie ma muzyki. No. Jak nie ma muzyki? Przecież dzisiaj grał nas najlepszy DJ w mieście, DJ Zezu! No. DJ Zezu? No. A to jest ten koleś, co się na mnie na schodach tak krzywo patrzył? Ale co ty mi chcesz powiedzieć? Że to możliwe, no, no i co? No, to trzeba będzie zadzwonić po nowego DJ-a. Szuba, przecież jest Sylwester, gdzie ja ci teraz znajdę nowego DJ-a, no! Ty, u nas jeden leży na schodach, nie? Tylko nie wiem, czy zagra. Nie, ty człowieku, zobaczysz, no po prostu zobaczysz, masz pojechane, po prostu polecę ci po premii. Ale co wyluzuj? Ale wyluzuj, ty zobacz, co to jest? Nie wiem, idiota w czapce na nosie, no! Nie, bocian. Twoim zdaniem to jest bocian, tak? O, zapomniałem o rękach. Chyba po prostu zobaczysz, masz pojechane, zdejmij ze stąd czapkę i po prostu zobaczysz. Co się dzieje w tym klubie, no? Jakoś dajemy radę, no. Są jakieś dziewczyny. Ja nie wiem, czy to są dziewczyny, ale przyszły w sukienkach. Witajcie, synowie. Przychodzimy do was po kolędzie. To? Ja tu zwykle przychodzę po koksie. Śruba, dajżeż mi porozmawiać z duchownym, no. Z duchownym? No. David duchowny? Ty zrób nam z nim zdjęcie. Dajżeż mi porozmawiać z ojcem, no. O, to jest twój ojciec. No. To pewnie to drugie to twoja matka. No. Synu, ja widzę, ty nie rozumiesz, my przychodzimy tutaj od biskupa. Od biskupa, no. A to jest jakiś DJ? Bo by się przydał, u nas miał grać DJ Zezu, nie? Ale zachorował. No. Nie, synu, jesteś w błędzie, my przychodzimy tutaj z kurii. Nie, my tu żadnych kurii nie wpuszczamy. U nas same porządne dziewczyny. Synu marnotrawny! A w życiu żadnej trawy nie zmarnowałem! No, my poniekąd właśnie w tej sprawie... Nie, ja nie handluję. Ale jak się uśmiechniecie do rydza, to może wam nabiję tą faję. Swoją drogą, niezły sprzęcior.
Nie, ale proszę księdza, proszę nie słuchać. Tak. To, z czym ten ksiądz do nas przychodzi? Więcej, przychodzimy z kurii, z poleceniem od biskupa, żeby sprawdzić, czy młodzież w waszym przybytku bawi się godnie. Wow! I ty to wszystko tak z głowy? Nie, no oczywiście, proszę bardzo. Zapraszam księdza bardzo serdecznie, proszę bardzo. U nas jest najspokojniejsza impreza w mieście. Nawet nie ma muzyki. Proszę bardzo. Sukienki do szatni. Siema, jaki jest układ między nami? Jak ktoś przychodzi obcy, to jaki jest układ? Ja rozmawiam, a ty... Bija, czekaj! No. Nie! Ja rozmawiam, a ty milczysz, no! Milczysz i po prostu, i przez to sobie przechlapałeś i masz po prostu do końca roku nie masz premii żadnej. Rydzu, ale wyluzuj. Ale co? No wyluzuj. Ale co? Ale no co? No. No. Jaką wczoraj dupeczkę widziałem. No co ty, gdzie? W lustrze, o! Ale to ty jeden, ty.